wrócimy znowu do informacji, która podała pani doktor. Skóra. 4 albo więcej razy. Ja mam proste pytanie do pani. Czy pszczoła wymiotuje? Jako lekarze weterynarii nie brzydzimy się takimi rzeczami. Ano wymiotuje. A więc teraz zwiększając ilość odyny, ty stara szpatnia ostatnia waroza służy tylko, i cofnijmy się do wyników i liczb, które podała pani doktor, rozprzestrzeniania nosowy cerany i nosem rany. Czy my nad gorliwością zwalczamy do ostatniej sztuki warozy nie powodujemy rozwoju następnych jednostek chorobowych? Leczenie, jeszcze raz powtarzam, to nie są emocje, to jest wiedza. I teraz połączenie neonikotynoidów, które są w przyrodzie, bo mamy zaprawę. Mamy tylko imidaklopin i jeszcze jeden środek, który jest jakby memorandum. Ale rozwoju mamy. Zapominamy o jednym, że w przypadku, kiedy zwiększamy amitrazę, amitraza sama w sobie, proszę Państwa, nie jest tak szkodliwa, jak inne metabolizm. I potem chcecie Państwo mieć pszczoła w dłoni. No to tym 17 lat. To daj kropeczkę taktiku. I teraz następnie taktik, kiedy zaprawiacie amitrazą i mówicie coś, nie wiem co się dzieje z pszczołami. Raptownie matka idzie na cichą wymianę. Bo proszę Państwa, taktik działa na zbiorniczki nasienne. Nie ma ruchliwości. A również zwiększona dawka, przecież producent i pani doktor podawała 4 razy co 4 dni ze względu na okres korektyczny. Przy temperaturze. Teraz wróćmy do następnego leku, jakiś zapikam w terenie. Kiedy spotkałem się ze zjawiskiem, kiedy pszczoła w sobie tak wywnioskowo. Jeśli kwas szczawiowy ma działanie warozobójcze, apikar ma działania warozobójcze, to ja połączę 1 plus 1 to mi 2, da 2. Czyli wzmocnię działanie. Nie, proszę Państwa. Na skutek połączenia tymoru ze kwasem szczawiowym dochodzi do tak zwanego zjawiska dimeryzacji. I środek, który powstaje, nie działa w ogóle. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest ulotki czytania temperatur. Kiedy pszczelarz ma ulotkę i nie dostosuje się do temperatur, w przypadku leku dochodzi do zaburzeń w rodzinie. No i jeszcze jedna, jak mamy zostawić wolną przestrzeń przy pewnych lekach, to zostawmy, a nie mamy sytuację, kiedy jest powałka skoca zakitowana cała niczym blacha i jak ma odparować lek. Nie ma takiej opcji. A ramki są na długo zamknięte, bo jest waleczka górna poszerzona, jakby były waleczki odstępnikowe. Na głucho, kopane. A już dla mnie szczytem jest wszystkiego, kiedy tymol jest podawany na, załóżmy, lecz na bazie tymolu jest podawany na dennicy. Wyjdzie działanie warozobójcze, ale po spodu. I takich błędów, proszę Państwa, mógłbym mnożyć jeszcze naście, łącznie z działaniem kwasu szczawiowego. Bo teraz jest pytanie, jedno, mam do Was Państwa jedno pytanie. Jak waroza zabija rodzinę w dzisiejszych czasach? Z głodu. Proszę Państwa, z głodu weźcie temperaturę. Każdy jeden lek, w momencie, kiedy jest podawany, jest związany